Pokażemy teraz kolejną część obwodu. Gdy włączamy ten przełącznik, widzimy, że wirniki obu silniczków kręcą się w tę stronę. Pobierają moc z baterii. Prąd przepływa przez silniczki, powodując obroty w tym kierunku. Uziemienie od tej baterii jest połączone z niebieskim przewodem prowadzącym do silniczków. A ten przewód biegnie do przełącznika połączonego z dodatnim biegunem baterii. Przy takim podłączeniu wirniki kręcą się w tym kierunku. Zauważcie, że przewód dodatni jest z boku. Nie potrzebujemy go. Do baterii podłączony jest żółty. Do zasilania silniczków potrzebujemy jednej baterii o napięciu 1,5 V. To wystarczy, by silniczki działały. Tej drugiej baterii użyjemy do zmiany kierunku obrotu. Gdy przyłączymy, kręcą się do tyłu. Zrobiliśmy makietę w takiej konfiguracji. Silniczki znów będą się kręcić do przodu i do tyłu. Przy tym podłączeniu do przodu. Kręcą się w tę stronę, do przodu. Baterie po drugiej stronie były podłączone do przewodu dodatniego, a nie ujemnego. Z ujemnym nie ma problemu, bo przebiega tędy. Zmieniliśmy położenie baterii, więc prąd płynie w drugą stronę, powodując, że silniczki kręcą się do przodu. Odwracając przepływ prądu, zmienicie kierunek obrotu.